przeziczołem. Zaledwo zdążyłem wrócić do domu, już nagrywam. Dziś mamy 15 sierpnia, święto Wojska Polskiego. Z tej okazji składam serdeczne życzenia samych sukcesów w życiu, bezpiecznej służby, a także żebyście chodzili na służbę, a nigdy do pracy. Wszystkim żołnierzom Wojska Polskiego. A czyż dzisiaj nie jest najlepsza okazja, żeby młodzi czegoś się dowiedzieli i uśmiali, a starym by spłynęła łza po policzku ze wzruszenia, gdyż dziś przedstawię wam sylwetkę typowego szweja Sił Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W 1945 roku stało się jasne. Polska nie będzie wolna. Będzie zależna od Związku Radzieckiego, zarówno politycznie, jak i ekonomicznie i militarnie. Nie było już polskich sił zbrojnych na zachodzie, ani Wojska Polskiego na wschodzie. Jedyną armią nowonarodzoną, która miała reprezentować barwy biało-czerwone, były Siły Zbrojne Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Początkowo ta armia niewiele zmieniła się od tego, co reprezentowała w trakcie II wojny światowej. Mundury, wyposażenie, struktura, wszystko było podobne. Nawet wprowadzenie na służbę w latach 50. automatu Kałasznikowa nie spowodowało zmiany umundurowania i wyposażenia tych żołnierzy. Można powiedzieć, że armia ta, choć szykowała się na III wojnę światową, to jeśli chodzi o wyposażenie, umundurowanie, w dalszym ciągu błogo pozostawała w okresie drugowojennym. Stan ten zmienił Marian Spychalski, minister obrony narodowej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w latach 1956-68. Od jego nazwiska reformy te nazywamy reformami Spychalskiego. W tym temacie, który dziś nas interesuje, zmienił się żołnierz piechoty oraz innych rodzajów sił zbrojnych. Miał nowy mundur, nie tylko wygodniejszy, ale także pierwszy raz pojawił się mundur w kamuflażu. Nazywaliśmy go w Polsce deszczyk i był to upośledzony syn niemieckiego kamuflażu drugowojennego Splintertarn, czyli drzazgi. W porównaniu z niemieckim kamuflażem brakowało w nim tak co najmniej połowy istotnych elementów. Kamuflaż bardzo podobny do tego był także używany w bratniej Czechosłowacji oraz w niemieckiej Republice Demokratycznej. Poza kamuflażem zaczęto też zmieniać wyposażenie. Pojawiły się nowe ładownice, nowe torby, pojawiły się szelki i inne szpeje. To był moment, w którym uznano, że to nie to. Że to jest jeszcze nie to, trzeba zrobić coś takiego, żeby polski żołnierz miał swój własny, unikatowy, niepodobny do żadnego innego mundur i specjalnie dla niego zaprojektowane także wyjątkowe wyposażenie. I tym sposobem w 1968 roku narodził się zestaw pasoszelki oraz mundur w kamuflażu Mora. Właśnie ten zestaw z 1968 roku na niemalże 30 lat stał się tym, co w wyobraźni wszystkich Polaków funkcjonuje pod pojęciem żołnierz. I na pewno wielokrotnie pytaliście swoich tatusiów, najczęściej: tato, jak wyglądała służba w PRL-u? Jak byłeś ubrany? Jakie miałeś wyposażenie? Jak wyglądały wasze zadania? Jak się szkoliliście? Co robiliście? I wy, kochani tatusiowie, na pewno swoim synkom, a czasem także córkom opowiadaliście o wielu szczegółach, ale jak znam życie, wy nigdy nie pamiętacie, co mieliście za wyposażenie, co tam nosiliście, jak nosiliście, do czego było, bo byliście na służbie zasadniczej, was naprawdę waliła ta cała trzecia wojna światowa, komunizm, chcieliście tylko to przeżyć. I dzisiaj wam, drodzy synowie i córcie, przychodzę z pomocą i uzupełniam tą wielką lukę, którą zostawili wasi ojcowie. Pokażę wam, jak wyglądał taki typowy, do bólu przeciętny szwej w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Nie specjalista, nie spadochroniarz, nie marynarz, tylko taki zwykły, najbardziej popularny piechociniec. A więc transformacja! Oto i nasz tryb. Starszy sierżant, czyli Citroen. Na początek mundur. Bluza z dwoma kieszeniami na piersi, spodnie oraz polowa rogatywka w tradycyjnym kroju. Kamuflaż wprowadzony w 1968 roku, czyli Mora, świetnie maskował w płonącej cementowni oraz na tle postatomowego ścierniska. W każdym innym środowisku jego właściwości maskujące były gorzej niż do dupy. Jak się robiło zimno, nasi szweje zakładali behatki, które są tak sławne, że dostaną osobny odcinek. Na nogach opinacze. Dla lotników i marynarzy czarne, dla piechoty brązowe. Żołnierz, by wyglądać, musi nosić pas.
Od czasów wojny noszono skórzane, a w 68 roku pojawiły się parciane. Najpierw sprawa najważniejsza. Ładownica z trzema magazynkami do KBKAK. Potem ładownica na dwa granaty, zaczepny i obronny. Saperka, by móc się okopać, zrobić obiad, zbudować domek, zniszczyć czołg albo ciąć ludzi na kawałki jak Conan Barbarzyńca. Były dwa modele, składana dla zmechu oraz skoczków i z drewnianym trzonkiem dla reszty szwejów. Manierka, taka sama jak przed wojną. Maska przeciwgazowa, u mnie radziecka wersja z czarnej gumy. W LWP były dwa główne modele, MUA, zwana Słoniem i MP4 Bulldog z filtrami na policzkach. W latach 60. zaczęło robić się na pasie ciasno, dlatego powstał Chlebak. Do niego powędrowała manierka i granaty, stąd wiekowy żarcik o tym, że jak sama nazwa wskazuje, Chlebak służy do przenoszenia granatów. Bagnet do KBKAK, najpowszechniejszy model w LWP. Miał dodatkową opcję robienia za przecinak do drutu i izolował od prądu. Pas zrobił się ciężki, więc w 1960 dodano do niego szelki. Magiczny system parcianych pasków miał stabilizować całość i równomiernie rozkładać ciężar. Oczywiście w teorii. W praktyce szelki się zwijały, podwijały i wywijały, dzięki czemu zyskały sobie miano szelek dusicielek. Oprócz tego, co na pasie, żołnierz miał także plecak. Nieśmiertelna kostka, dalekie echo tornistrów z epoki napoleońskiej, służyła do przenoszenia koca, menażki, bielizny, piżamy, dresów, stroju sportowego, pałatki oraz prywatnych dupereli szweja. Na koniec, na szelkach umieszczono największy koszmar każdego szweja. Kombinezon przeciwchemiczny OP1 bądź OP2. Wielki, nieporęczny i ciężki kawał gumy miał chronić w razie ataku bronią masowego rażenia. W praktyce służył do katowania rekruta w długodystansowych biegach w tym przerośniętym gumowym kondomie. Do wyboru mamy dwa hełmy. Wzór 50 oraz wzór 67. To już prawie wszystko. Trzeba tylko jeszcze dorzucić broń. Tak oto mamy w pełnej krasie przeciętnego żołnierza Sił Zbrojnych PRL. Wyposażenie wprowadzone w 68 roku nie zmieniło się aż do wczesnych lat 2000. Dlatego wiele pokoleń Polaków musiało zmierzyć się z szelkami dusicielkami. Zgodnie z ówczesną doktryną wyposażenie nie mogło być inne. Planowano wojnę totalną, gdzie zdolności bojowe pojedynczego żołnierza są bez znaczenia. Liczyła się tylko masa ludzka, której życie na polu bitwy miało trwać maksymalnie 5 minut. Jego sprzęt miał być możliwie tani i prosty, by nie tracić czasu na produkcję i naukę obsługi. W razie III wojny światowej nasi szweje mieli atakować północne Niemcy i Danię. Komandosi i spadochroniarze nie mieli własnego systemu wyposażenia. Wszyscy używali szelek dusicielek tej samej konfiguracji, niezależnie od tego, czy mieli zginąć w natarciu pancernym, czy być dywersantami na tyłach wroga. Da się ten sprzęt założyć i dopasować tak, by nic nie latało i nie odpadało. Mając izolkę, parę spinaczy i nożyk, można nawet je nieźle dopasować do siebie. PRL nie wolno jednak było robić takich modyfikacji, więc szwej musiał męczyć się z przelotkami, haczykami i zapinkami. Tamto wyposażenie miało swoje wady. Przede wszystkim jednak było tanie i masowe, a od żołnierza sił zbrojnych w tamtych czasach nie wymagano wysokiej skuteczności indywidualnej, tylko traktowano go jak mięso armatnie do popychania przed linią frontu. Mundury typu Mora zniknęły z Wojska Polskiego dopiero pod koniec lat 90. Pasoszelki zaś nie zniknęły do tej pory. Gdy reszta świata biega w kamizelkach modułowych, a chociażby w najgorszym wypadku zintegrowanych, to u nas kolejne pokolenia żołnierzy przepuszczanych przez Narodowe Siły Rezerwowe, a zapewne niebawem przez Obronę Terytorialną, dalej popychają w szelach dusicielach stworzonych przez Spychalskiego i spółkę. Dlatego tamto wyposażenie naprawdę było wyprodukowane w gigantycznych nakładach, skoro do dziś, 25 lat od momentu, kiedy skończyliśmy je produkować, dalej nie jesteśmy w stanie zużyć całego zapasu. Choć tamte czasy można różnie oceniać, to większość ludzi, która służyła w tym mundurze i w tamtych czasach, bardzo dobrze wspomina wojsko. Mimo to jednak zmienia się ono nieustannie, ale jedna rzecz oprócz wyposażenia została nam jeszcze do dziś. Tak zwany beton. To są ludzie, wojskowi, wykształceni w poprzedniej epoce, którzy mają tak ugruntowane w tamtych czasach poglądy, że są one dla nich niezmienne. Nawet na nich mówiono wtedy arbus, z zewnątrz zielony, bo mundur w środku czerwony, bo na komunistycznym wychowaniu. Na szczęście dziś czas zaciera to, ci ludzie po prostu odchodzą na emerytury i umierają, ale nawet w obecnym Wojsku Polskim dalej można spotkać znak firmowy tamtych szwejów, czyli wąsiory i sposób myślenia rodem z lat 80., czyli szerokie natarcie wszystkich rodzajów wojsk na Kopenhagę. Ale to było. Było i nigdy już nie wróci,
A Wojsko Polskie, czego życzę właśnie wojsku i wszystkim żołnierzom, którzy mnie oglądają, idzie ku profesjonalizacji, zmienia się najlepsze i mam nadzieję, że jeszcze za mojego życia do wojska, do obrony terytorialnej trafi takie pokolenie, które nie będzie już szkolone na pasoszelkach. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Cześć i czołem!